16 raz odbywa się. Nie to również już taka tradycyjna impreza, bo nie za wiele tych imprez, takie szczególnie dla dzieci tych najmłodszych, a chyba to dziecięca impreza najmłodsza jest najstarszą imprezą. Konkurs w obiektywie już od wielu lat cieszy się popularnością, w pewnym sensie już wyrosło pokolenie. No, jeśli policzmy tak, że w konkursie może brać dziecko w wieku do 10 lat, no to jeśli przed 15 lat miało 10 lat, to już dzisiaj ma 25 i być może swoje dzieci, ale fakt niezaprzeczalny, że 15 lat konkurs nieprzerwanie trwa i taki chyba, że najsympatyczniejszy konkurs ze wszystkich, które organizuje Kurier Wileński. W tym roku nadesłane ponad 200, bodajże chyba około 250 zdjęć dzieci nadesłano do redakcji. Wybrać najpiękniejsze dziecko, no to chyba, że zadanie niemożliwe. Wszystkie 250 dzieci były piękne, to nie ulega wątpliwości. Wybieramy więc najbardziej oryginalne, najbardziej ciekawe zdjęcie, ujęcie, najbardziej, być może to nawet konkurs dla tat i mam, dziadku, dla tych, którzy są po tamtej stronie aparatu fotograficznego. Na przeciągu 13 lat konkursy odbywali się w przedszkolach, w wileńskich przedszkolach. Dzisiaj tu na Lipówce to jest taka swoista promocja, żeby rodzice, dziadkowie przyszli do polskiej szkoły w Wilnie, mogli obejrzeć, zobaczyć jaki potencjał mają, bo jak widzimy dzisiaj tu masę maluchów, które jeszcze nie dopiero myślą, raczej ich taty i mamy myślą, do jakiej szkoły w Wilnie oddać swoją pociechę. I to jest taka możliwość dla szkoły wykazać się i sądzę, że w roku następnym również będziemy myśleli coś w tym kierunku właśnie, żeby pokazać nie tylko przy szkole, mamy bardzo dobre, ale również te szkoły, które czekają na dzieci i to bardzo czekają, jak wiemy.